Siemano, witam wszystkich na podsumowaniu miesiąca lipca. Oczywiście z fotowoltaiki, pomp ciepła, bardziej klimatyzatorów, kolektorów słonecznych, magazynów energii, auta elektrycznego i wszystkiego, co tam u mnie ogólnie jest ogarnięte. Także słuchajcie. Solar trackery dają radę, niestety pracuję już bez magazynu energii. Życie, magazyn pojechał do EWES-a, coś tam dalej z nim robią. Ja coś myślę na razie, jeszcze nic nie wymyśliłem, także ten miesiąc w większej połowie jest bez magazynu energii, co będzie widać po energii pobranej, słuchajcie, z sieci. Tak, dalej, słuchajcie, temat basenu. Dzieciaki się pluskają, także dzieciaków nie kręcę, bo za chwilę mi YouTube wszystko zablokuje. Mój off-gridowy podgrzewacz basenowy razem z prądami, panelem sprawuje się doskonale, powiem wam elegancko. Basen się sprawuje doskonale. O, idzie kolejny pływak. Także mówię, idźcie się kąpać, bo za chwilę będzie lało i nie będzie. Także korzystają, 28 stopni woda, to można sobie pływać elegancko. I tak, bo zgubiłem wątek. I tak, pompa ciepła nic nie robi, bo na razie zbiorniki rozłączone. Instalacja off-gridowa z możliwością pobierania z sieci, czyli 2-4 kW z kierunku południowo-wschodniego. Bardzo dobrze sobie, słuchajcie, radzi. Wyciągam z niej ile się tylko da. Nie było takiego momentu, żeby był magazyn naładowany do pełna. No, raz był prawie i wtedy sobie teścik robiłem, ale to tak było na styk zrobione. Kolektory też dają sobie elegancko radę. Ten kierunek i tutaj właśnie to słońce, że jest później za ścianą, tu jest cień, to robi robotę, powiem wam. I jeszcze mógłbym 22 rury śmiało tutaj dołożyć, tylko już nie ma gdzie. I tak, jeszcze 2 miesiące i te panele to ściągam, bo będzie koniec testu. To był taki roczny test takiej fotowoltaiki balkonowej niby, bo to jest kierunek południowo, słuchajcie, zachodni, z trudnym zimową porą za zacienieniem, czyli tak by tam jakiś był blok albo coś takiego, jest zacienienie i zobaczymy, ile energii udało się odzyskać. Oczywiście z tych paneli też było tak, że była parę razy instalacja przeładowana, one nie ładowały, tak w domu też, jak macie za mały magazyn, mniej weszło. Także takie życiowe, powiem wam, warunki. No, ja sam jestem ciekaw, ile wyjdzie na koniec. Powiem wam, żałuję, że nie robiłem podsumowania z każdego miesiąca z tych paneli. Będzie z całego roku, no nic nie zrobi. Na początku tak traktowałem troszeczkę z przymrużeniem oka, a teraz no mogłem zrobić lepsze do tego statystyki, ale jednak całorocznej pracy tych paneli, a nie roku ogólnie, nie? Ale to raczej nie ma różnicy, bo to jest dalej te 12, słuchajcie, miesięcy. I tak, leciała nowa ładowareczka, bo Konrad zabrał tamtą, także bawię się pomalutku ładowareczką. Kangur już 7500 km natug, już taką najniższą krajową, że tak powiem, zarobił. No inaczej, że tak powiem, nie wydałem na paliwo, nie, już 3400 zł, to będzie wszystko w Excelu, tylko wyjeździłem autem, którym się jeździ wokół komina, ma 100 km zasięgu. No jednak się da ponad 1000 km miesięcznie robić bez żadnego problemu. Tak się wydaje, pojedzie się tu, pojedzie się tam, pojedzie się gdzieś i powiem wam, te kilometry spieprzają nie wiadomo normalnie gdzie. A wygoda jest, bo klima działa, wszystko hula. I teraz średnia wyszła 20 kWh na 100 km, oczywiście ładowania. Nie zużycia, tylko ładowania, bo to liczymy. No to słuchajcie, po złotówce to macie 20 zł, no po złoty, jakby nawet było 50, to macie 30 zł za 100 km. Jak dla mnie bardzo dobry wynik. I mając kawałek fotowoltaiki, pół roku można latać sobie spokojnie, za darmo, nawet w netbillingu, jeśli się go ładuje oczywiście w słońcu, no. Także no wszystkim nie dogodzi. Dobra, słuchajcie, lecimy z tematem dalej. Klima. Klima to jest, powiem wam, zbawienie. To jest moje zbawienie przez te upały. Jeszcze zrobię, słuchajcie, odcinek. Bo w tym miesiącu chyba 147 kWh do klima wciągnęła. To jest jakieś 4-7 kWh na dobę i powiem wam, przeżyć bym przeżył, ale
To jest normalnie majątek na polu, jak to teraz dzień i noc, 20 na plusie. No, pokażę wam średnią też, tam jest stacja, o, tam jest stacja pogodowa, także średnią miesięczną i cały wykres wam, słuchajcie, z tego wszystkiego pokażę. Także klima robi robotę. I tak, do bunkierka. Słuchajcie, a w bunkrze, u mnie w bunkrze testy, jak cały czas testy, lecą testy bateryjne, słuchajcie, te do mnie wróciły, nowy projekt, 4x12V, że dołączę do tego magazynu jeszcze 4 12, na początku bez balansera, później już z balanserem i zobaczymy, jak to będzie chodzić, jestem bardzo ciekaw, także już w ogóle ludzie powiedzą mi się w głowie, bo przewracało, czego, to wszystko będzie działać, tylko trzeba dobrze zabezpieczyć, opomiarować i od czasu do czasu trzeba tego przypilnować, bo inaczej to, no, niestety, życie. I tak, robiłem ostatnio test pojemności magazynu, wyszedł bardzo dobrze. Filmu jeszcze nie ma, ale już niedługo, bo mi się kolejka zrobiła, a nie chcę jednego za drugim rzucać, żeby każdy sobie mógł z tego wyciągnąć, co dla niego najlepszego. No i wreszcie tutaj zrobiłem porządek, czyli testy lecą baterii 12V, baterii 25,6 i 51,2V. I jeszcze tutaj dodatkowo, jeśli mam dwie dwunastki, to robię testy właśnie dwunastek. Później spinam to szeregowo i robię jeszcze na 24. Także jeśli mam, tylko te baterie mają po rok czasu, nie? Przyjadą następne dwie baterie. Akurat no to USB powiem, nawet przyjadą, to będą właśnie testy i 12-24 i pojedynczo. I teraz będzie test równolegle jeszcze rozładowania. Ktoś powie, po co, jak zrobiłeś test osobno jednej i drugiej? A chcę zrobić test jeszcze rozładowania całości, jak to wyjdzie, a dlaczego nie? No tylko to trwa, bo ładowanie, rozładowanie, ładowarka ma 20 amper, także ładowanie tych dwóch baterii trwa już. Znaczy nie, tutaj czasu nie ma, bo była zmiana, ale 2 kWh jest wsadzone, a 300 W tylko idzie, także to się wszystko rozbija o godzinę i rozładowanie też, później jest 500 W, to też się rozbija o godzinę. Testy trwają, u was film trwa tam 10 minut, 15, jak mi się przeciągnie, a tutaj to trwa 2-3 dni, tak to po prostu, słuchajcie, wygląda. Także magazyn bardzo dobrze sobie radzi, bez żadnego problemu i tyle, powiem wam. A nie, kolektory słoneczne jeszcze. Wróć. Buderus nie miał co robić kompletnie, to jest pompa ciepła do ciepłej wody użytkowej. Kolektory cały czas temat ogarniają, w tym momencie mamy, słuchajcie, na zbiorniku 300 litrowym mamy 65. Układ się tak włącza, wyłącza, bo jest zacienione. Na zbiorniku mamy 500 litrowym, mamy 56, tak, to jest 500 litrowego zbiornika. I na zbiorniku 150 litrów, który jest tam, którego już właśnie zaczynam pomału demontować. Nie wiem, ile mamy, ale mamy jakąś przepływową. I to jest właśnie schemat tego wszystkiego, czyli kolektory, zbiornik 300 litrowy. Jak on się zagrzeje do około 55, na powrocie mam 50, to tutaj już idzie wtedy na 500 litrowy zbiornik. I pomału do przodu może będzie taki układ, ale na razie czekam z niecierpliwością, zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i tyle, słuchajcie, nie ma wysokonapięciowego magazynu, już nie ma, sofar też ściągnięty, bo będzie większy falownik, jest w planach, 15 kW i powiem wam, będzie fajny temat rozdzielnicy do takiej hybrydy, bo będę miał okazję taką rozdzielnicę przetestować, no, zamontować u siebie tak naprawdę taką rozdzielnicę już dedykowaną, także zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mi się na papierze ta rozdzielnica podoba, zobaczymy, jak to będzie wyglądało no, w praktyce, nie? Jak ją zamontuję na ścianie po prostu. Dobra, słuchajcie, lecimy do Excela i jak to wyszło, że tak powiem, na papierze. No i już. No i lecimy z Excelem. Także z sieci pobrałem 157 kWh, do sieci oddałem 1364 kWh, które były wyprodukowane przez dwa solar trackery i one razem wyprodukowały nam całościowo 1660 kWh, z czego 269 to jest moja autokonsumpcja, to jest 18%. Jak widzicie, jak miałem magazyn energii, troszeczkę większa była to autokonsumpcja, ale jednak tutaj wysokonapięciowy magazyn energii pełnił rolę drugorzędną, bo
pierwszorzędną pełnię właśnie niskonapięciowe, bo z niego cisnę ile wlezie, dlatego że nie mogę z niego oddawać do sieci, prawda? Póki jestem jeszcze w netmeteringu. I tak, nadwyżka na dzień dzisiejszy to jest takie jakieś przypuszczalne, bo ja czekam na rachunek, dalej go nie mam. Już miesiąc czasu czekam. Licznik mi wymienili, bo widzicie, tutaj się liczby zmieniły. I nie wiem. Nie wiem, kiedy się na niego doczekam, czy w jakąś inną turę mi wrzucili, czy coś. Na pewno dalej przepadło mi z 1500 albo 2000 kWh. Lekką ręką, zobaczymy. Przyjdzie rachunek, to będzie sprostowanie. Będę ogólnie robił podsumowanie półrocza i zwrotów i innych takich tam w tym temacie rzeczy. Także całkowite zużycie prądu tutaj w tym momencie to jest z tych instalacji oczywiście 495 kWh. Na dom poszło 341 kWh. Pompa ciepła do CW nic nie wzięła, ferelka nic nie wzięła. Pompa ciepła 7 kW nic nie wzięła. Klimatyzator wciągnął 146 kWh, 3,5 kW. I powiem wam, nie żałuję ani jednej kWh wydanej na to chłodzenie. U dziadka klimatyzator 2,6 kW. Tylko się jej włącznie na pierwszym biegu, jest teraz zapięte, się obraca, bo ta na dole jest fajnie, przyjemniej, nie ma problemu z gorącym. Także razem ogrzewanie, nie tylko bardziej chłodzenie, wyszło 154 kWh, czyli ogólnie używanie wszystkich tych mediów do grzania i chłodzenia. COP nie ma z czego liczyć, bo pompa ciepła nie działa. I tak, średnia temperatura to jest 21,6 stopnia. I średnia temperatura wiatru, prędkość wiatru to jest 2,6 km na godzinę, bo tutaj ta stacja liczy w kilometrach, słuchajcie, na godzinę. Także teraz przeskakujemy do magazynu energii, już momencik, jest do niskonapięciowego. I słuchajcie, tak, już, no tutaj mamy połowę roku, ale wyżej też coś się dzieje, także tutaj cały czas kwoty rosną i liczby rosną i dodatkowa energia, tak jak mówiłem, jeszcze idzie z tego magazynu, to liczę zupełnie osobno. I tak, z sieci jednak musiałem pobrać 87 kWh, zużycie jest całościowe 470 kWh, czyli to zużycie po odjęciu właśnie pobrania z sieci zostaje mi 383 kWh, które o, już są moje i nic mnie kompletnie, słuchajcie, w tym momencie nie kosztowały, tylko mi zostały. I to jest udział, udział tych kilowatogodzin to jest 82% w całym udziale tutaj, słuchajcie, z użycia, także jak widzicie, autokonsumpcja na bardzo wysokim poziomie i na półrocze już udało się z tej instalacji odzyskać 1659 kWh, także bardzo fajnie to, słuchajcie, wygląda. I teraz bierzemy się za kangura, także kangurem zrobiłem w tym miesiącu 1206 km. Zużycie, znaczy nie zużycie, tylko naładowanie poszło 240 kWh, co nam daje 20 kWh na 100 km, także bardzo dobry wynik, tak jak mówiłem. I oszczędność przez to, że nie wydałem, ja liczę cały czas ropę, także że nie wydałem na paliwo, może tak, żebym źle tego nie powiedział, 538 zł nie wydałem na paliwo, także już przez pół roku. Słuchajcie, mam 3400 niewydane na paliwo, za prąd też nie zapłaciłem, także to jest tylko i wyłącznie mój zysk, moja oszczędność, a w tamtym roku od lipca, jak widzicie, jeszcze 1474, tylko to było troszeczkę inne auto, bo to było Mitsubishi, no i mniej kilometrów, jak widzicie, robiłem, teraz z kangurem tukę trochę więcej kilometrów, bardziej użytkowe to auto, także spisuje się elegancko i... I jak zacząłem Mitsubishi jeździć, to coraz więcej ludzi zaczęło Mitsubishi kupować, a teraz coraz więcej kupują kangurów, bo widzę, że jak to u mnie lata, to też sobie gdzieś szukają i kupują. Także cieszy mnie to bardzo, że wychodzi to wszystkim, słuchajcie, na dobre. I jeszcze podsumowanko, słuchajcie, lecimy. Będzie znowu 50 razy, słuchajcie. Solar trackerów, już całościowo. Także w tym miesiącu, tak jak mówiłem, to jest 1660 kWh, co nam daje 187 kWh z 1 kW instalacji. Także bardzo dobry wynik, jak widzicie, w tym roku już jest 8424 kWh, to nam daje już prawie 1000 kWh z 1 kW instalacji.
A całościowo już przez te lata od 2016 roku mam już 70 tysięcy 31 kWh, co już przekroczyło limit 10 839 kWh z 1 kW instalacji. Jak widzicie na wykresie, tutaj mamy właśnie lipiec. Nie był taki ani za dobry, ani nie był zły. Taki tutaj widać, że w miarę ten lipiec jest stabilny, także bardzo fajnie to sobie wygląda. No i dobra, słuchajcie, lecimy z tematem dalej. No i jeszcze stacja pogodowa, jak obiecałem. Tak, słuchajcie, jak mówiłem, średnia temperatura 21,6, najniższa 8,7, najwyższa 36,6 stopnia. Także przygrzało w tym miesiącu. Prędkość wiatru najwyższa 24 km na godzinę, no najniższa 0, bo nie wiało. Także średnie mamy 2,6 km na godzinę w tym miesiącu. I tutaj widzicie temperatury, słuchajcie, tutaj no grzało, nie ma co mówić, grzało. Mamy tutaj dni, kiedy temperatura poniżej 20 stopni nawet nie spadała przez dobę, także grzało i to syto. Tutaj mamy wiatr, wykres wiatru, no wiatru nie było jakiegoś za dużo, za mocnego. Jak jest gorąco, to aż tak nie wieje, chyba że jakaś burza przyjdzie. Czasem się trafi jakiś tutaj o 27, tak jak mówiłem, tutaj maksymalna 20, nie, nawet, a w porywach jest 29, o przepraszam. Kierunek wiatru z każdej strony świata wiało, jak nie z jednej, to z drugiej. Opadów praktycznie nie było, coś tam sobie pokropiło ze dwa dni, jak była burza, to dolało i tyle, no, tych opadów bardzo mało. Jak widać, mimo że padało, mówię tak od czasu do czasu, to tych opadów jest niestety bardzo, bardzo mało. Ciśnienie powyżej 1000 hektopaskali, dobrze mówię? Tak, to hektopaskali. Widzę, że tu chyba spadku żadnego nie było, cały czas powyżej 1000, także dla tych wysokociśnieniowych bardzo dobry miesiąc. No, tutaj indeks słońca mamy 1000 nawet, moment, żebym wam głupot nie nagadał, 1055 watów na metr kwadratowy się zdarzyło, a tak średnio się trzyma mniej więcej na 800 watów. No i indeks UV zamknięty, także ten najbardziej, słuchajcie, niebezpieczny. I pomalutku się te wszystkie informacje bardzo fajnie tutaj zbierają. No i miesiąc się skończył. Wyje dalej. Już 2,6 kWh w ciągu baterii, które oddają 2 kWh mniej więcej. Także już jest 400 Wh straty, 0,4 kWh. Niestety tak to wygląda. Dlatego ja z bateriami to tylko i wyłącznie ze słońca, z niczego więcej nie ładuję, bo no to straty generuje, nie? Z tego słońca ile wyjdzie, tyle wyjdzie i tyle, nie? Także lecimy dalej z tematem. Ciekawe się pojawiają, ciekawe już są w trakcie robienia. Wszystkiego naraz tutaj nie ogarnę, bo to by było, że tak powiem, takie masło maślane. Będzie dużo filmów konkretnie o tym i o tym i o tym. Ktoś powie, że nudne, trudno, niech nie ogląda. Ja chcę mieć systematykę, chcę mieć już to ogarnięte tak, że jak ktoś coś zapyta, to mu filmem odpowiem, a nie będziemy klepać w kółko niepotrzebnie. I tak klepię ten temat w kółko. Tylko że jest odbiór na ten temat, no to go klepię, nie? Jak nie będzie odbioru, to się inny temat pojawi, to będziemy klepać. Ale magazynowanie energii będzie coraz bardziej popularne przez to, że nas do tego zaczynają zmuszać, albo zmuszają cały czas. Także no, lepiej już wiedzieć do przodu, niż się uczyć dopiero po fakcie. Szczęścia, zdrowia, pomyślności. Lecimy z tematem dalej. Cześć!